Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku miedziowego Zagłębia Motoryzacji i dzisiaj przed Wami najnowszy model Seata, czyli model Tarraco. Auto, które jest uzupełnieniem, pięknym uzupełnieniem całej gamy. Mamy Aronę, mamy Atekę i mamy Tarraco, czyli największego SUV-a, który konkurować ma bezpośrednio z Volkswagenem Tiguanem Allspace czy Skodą Kodiaq. Co mi się podoba przede wszystkim i na co chciałbym zwrócić uwagę, to charakterystyczne przetłoczenia dla Seata w bocznej linii nadwozia. Bardzo agresywnie, dynamicznie narysowany przód z pełnymi LED-owymi światłami. Nowy grill, który będzie również w Leonie, którego premiera ma nastąpić w przyszłym roku. Mam nadzieję, że go przetestuję dla Was. No i już w podstawowej wersji, która kosztuje od 124 tysięcy złotych, możemy mieć takie rzeczy właśnie jak w pełni LED-owe światła, tempomat, 7 poduszek powietrznych, wirtualny wyświetlacz, czyli wirtualne zegary, bardziej może w ten sposób to powiem, 17-calowe aluminiowe felgi, no i dostęp bezkluczykowy. Także uważam, że w tych pieniądzach jest to naprawdę bardzo fajna cena. Zwłaszcza, że w tej cenie dostajemy silnik 1.5 TSI o mocy 150 koni, czyli dokładnie taka sama jednostka, jaką mamy w prezentowanym egzemplarzu, który jest zdecydowanie lepiej wyposażony i kosztuje więcej, bo 156 albo 157 tysięcy z tego, co ja pamiętam. A to za sprawą tego, że ma z zewnątrz aktywny tempomat. Radar możemy dostrzec tutaj w tym miejscu. Ma 20-calowe felgi z oponami w rozmiarze 235 na 45 na 20. Kolejna dopłata to jest 4,5 tysiąca złotych za ten panoramiczny dach, który otwierany jest tutaj w przedniej części z elektryczną roletą. Kolejna dopłata jest to koszt ponad 2000 zł za 7-miejscową wersję. Czyli zobaczcie, mamy tutaj dodatkowe dwa miejsca. No i oczywiście takie rzeczy jak ekran nawigacji. Jeżeli chodzi o wygląd tego samochodu z tyłu, no to chciałbym zwrócić uwagę na jedną pewną rzecz, która rzuciła mi się w oczy. A mianowicie to charakterystyczne połączenie tylnych lamp. Z czym mi się to kojarzy i z czym może kojarzyć się Wam? Ano z produktami typu premium. I takie zabiegi stylistyczne Audi zastosował w swoich flagowych produktach, to jest Audi A7 czy Audi Q8. Tam również jest takie charakterystyczne połączenie. I uważam, że coś takiego jest jak najbardziej na plus. Myślę, że ludziom się to może dobrze, naprawdę dobrze kojarzyć. Jeżeli chodzi o jakość otwierania i zamykania drzwi, no to to jest rzecz, którą naprawdę chciałbym pochwalić. No te drzwi są świetnie spasowane, klamki są wykonane solidnie i to dotyczy się każdego Volkswagena, czy Seata, czy Skody. To wszystko jest wykonane tak samo, więc po prostu jaki byście produkt nie wybrali, to, no to jest to naprawdę bardzo solidnie wykonane. Pod ciężką pokrywą, pod ciężką maską kryje się silnik o pojemności 1.5 TSI o mocy 150 koni, czyli jednostka moim zdaniem w zupełności wystarczająca do napędzenia tego ciężkiego samochodu, bo Tarraco waży od 1600 kg w górę. Ta wersja waży właśnie 1600 kg. Jest to benzyniak, diesle są cięższe. No i producent deklaruje tutaj w tej wersji 9,8 sekunda do setki, co ja uważam, że jak na samochód rodzinny, bo jest to samochód rodzinny, jest wartością naprawdę w zupełności wystarczającą. Jeżeli komuś te wartości będą nie wystarczać, no to oczywiście są mocniejsze silniki, takie jak dwulitrowa benzyna o mocy 190 koni, czy właśnie dwulitrowy diesel również o mocy 190 koni mechanicznych. Dostępny jest także 7-biegowy automat. Natomiast jeżeli chodzi o zużycie paliwa, no to w tym silniku trzeba liczyć się w mieście ze zużyciem na poziomie około 8 litrów. Mi taki wynik udało się uzyskać. Było to puste miasto, no i małe miasto, tak? Oczywiście oszczędna jazda, natomiast
Myślę, że wartość typu 9-10 litrów to już w takich miastach jak Wrocław czy Warszawa takie wartości powinny być uzyskiwane. Na trasie droga krajowa, prędkość ograniczenie do 90 km na godzinę, oczywiście z terenami, z wjazdem w tereny zabudowane, spalanie na poziomie 6,1 litra. No, co chciałbym jeszcze pochwalić, to to, że możemy tutaj wciąż dolać, zmierzyć poziom oleju, bo dolewamy tutaj, a to już jest, to już nie jest po prostu takie oczywiste, ponieważ no, producenci odchodzą niestety od tego i poziom oleju będziemy mogli niedługo mierzyć z poziomu komputera. Cóż, jeżeli chodzi o takie jeszcze tutaj, tak nawiasem mówiąc, czynności serwisowe, to zobaczcie, mamy bardzo dobry dostęp do dolewania płynu chłodzącego, płyn tutaj do układu wzmagania kierownicy, dostęp do akumulatora, dostęp do filtra powietrza, czy tutaj do wlewania płynu do spryskiwaczy. Jeżeli chodzi o wnętrze tego samochodu, no to wita nas oczywiście taki właśnie elektryczny wyświetlacz. Co mi się tutaj przede wszystkim podoba? Listwa biegnąca tutaj przez całą długość kokpitu, no i charakterystyczny ogólny wygląd właśnie dla Seata. Kierownica bardzo fajna, z szerokim zakresem tutaj ustawień. Ilość miejsca we wnętrzu, ja jestem kierowcą o wzroście 1,82 m, no i nad głową mam jeszcze 4 palce wolnej przestrzeni. Przestrzeń na pewno tutaj ogranicza ten wspomniany przeze mnie wcześniej elektryczny szyberdach z taką roletą, która biegnie tutaj przez całą jego długość. Jest on oczywiście otwierany do połowy, jak to powiedziałem. No i co mogę jeszcze więcej powiedzieć? Oczywiście tutaj wygląd kokpitu, no to to jest kwestia gustu, tak? Jednemu się będzie to bardziej podobało, drugiemu mniej. Mi się to podoba, jest to praktyczne wnętrze. No i wracając do jego wielkości, no to mam tutaj miejsce, żeby oprzeć swoją lewą rękę. Na przykład naprawdę wnętrze jest ogromne, jest szerokie, fotele mają dobre podparcie, chociaż w innych modelach Seata było lepsze. Pozycja za kierownicą jest naprawdę wysoka, regulacja kierownicy jest spora, chociaż ja osobiście wolałbym, żeby ta kierownica była jeszcze niżej ustawiona. Jeżeli chodzi o systemy, no to mamy tutaj elektroniczny tutaj wyświetlacz multimediów zlokalizowany centralnie. Możemy sobie tutaj zmieniać oczywiście stację, połączyć się z naszym telefonem i po prostu odtwarzać muzykę bezpośrednio poprzez połączenie Bluetooth. Możemy także używać funkcji głosowe, czyli wybierać różne jakieś tam, no może to zaprezentuję. Naciskamy przycisk. CD, brak źródła. Dobra, zróbmy inaczej. Wprowadź adres. Podaj kompletny adres, zaczynając od nazwy miejscowości. Berlin, Plac Olimpijski 3. No i to, z czym ja się spotkałem w tym systemie, to jest, że często po prostu nas samochód nie rozumie. Wprowadź ponownie adres. Spróbujemy sobie wybrać jakiś inny. Podaj ponownie kompletny adres, zaczynając od nazwy miejscowości. Legnica, ulica Jaworzyńska. No i to jest właśnie to. Także szczerze powiedziawszy, na kilka prób to może dwie, jedna zakończyła się pomyślnym tutaj wprowadzaniem. Ale sama generalnie nawigacja, jak po prostu sobie już to wybierzemy, nie wiem, wybierzemy po prostu za pomocą tutaj tej klawiatury, tak? Tutaj wpisujemy sobie adres. No to jest już naprawdę bardzo, bardzo fajne. Mamy trzy możliwości trasy do wyboru. No i coś, co mi się bardzo podoba, to zobaczcie,
W każdym Volkswagenie, w każdym Seacie, w każdym Audi, w każdej Skodzie możemy sobie wyświetlać temperaturę oleju. Uważam, że to jest naprawdę bardzo fajna rzecz. Mamy także trzy jakby takie zestawienia, trzy tripy. Na przykład od uruchomienia dzisiaj 7 km, zużycie 10,7. Tutaj się to przełącza, wejdźmy, zobaczmy. Zobaczcie, od tankowania przejechane 158 km, zużycie 8 litrów i cały samochód ma generalnie przebieg 541 km. Tutaj nawet jak wyłączę tempomat. No 553, czyli tutaj to spalanie zostało w jakimś tam momencie na początku zresetowane i zobaczcie, średnie spalanie z tego dystansu to jest 11 km. Pamiętajmy, że jest to auto testowe, więc tutaj po prostu było użytkowane dynamicznie na pewno. Ja jeździłem, mówię, ekonomicznie i zobaczcie, udało mi się uzyskać 8 litrów. Większość oczywiście z tego przebiegu to była trasa. Co jeszcze chciałbym powiedzieć, to jest tutaj możliwość wybierania sobie poszczególnych funkcji za pomocą tych przycisków na kierownicy. I bardzo fajna rzecz, jak wejdziemy sobie na przykład w nawigację, to zobaczcie, możemy sobie uruchomić mapę i zmienić po prostu widok na taki albo na taki. Jak odebrałem samochód, to właśnie były takie wskaźniki prędkości i obrotów i pomyślałem sobie, Boże, jak to słabo wygląda, natomiast jest możliwość zmiany właśnie na taki klasyczny widok i to już mi się naprawdę zdecydowanie bardziej podoba. Jestem ciekaw Waszego zdania. Bardzo duża ilość miejsca, naprawdę, szczerze powiedziawszy. Zobaczcie, wsiadłem, siedzę sam za sobą, mam do przedniego oparcia wciąż 5 palców wolnej przestrzeni, natomiast nad głową już tak różowo nie jest, został mi tutaj dosłownie jeden palec. Ja myślę, że gdyby nie było tutaj tego panoramicznego szyberdachu, to tego miejsca na pewno byłoby więcej, ale zobaczcie sami, jeżeli macie dzieci lub osoby, będziecie przewozić osoby, które są mojego wzrostu, no to śmiało możecie decydować się na wybór takiej wersji, ponieważ no, jak sobie wyobrażam, te wycieczki muszą być naprawdę wtedy świetne, kiedy jedziemy i po prostu pasażerowie, którzy są z tyłu, mogą obserwować takie po prostu widoki. Zamknijmy drzwi i tu również nie ma rozczarowania. Wnętrze jest naprawdę bardzo szerokie, także myślę, że tutaj dwie osoby będą podróżować w luksusowych iście warunkach. One również mają tutaj dwa miejsca na napoje. Natomiast jeżeli chodzi o miejsce w trzy osoby, to tutaj może być już troszkę gorzej z tego względu, że te fotele są po prostu typowo wyprofilowane pod dwie osoby. Kolejny plus to tutaj takie stoliki na jedzenie. No oczywiście nie ma tutaj wyprofilowanych niestety miejsc na kubki, natomiast są tutaj takie wysuwane, zobaczcie, z lewej strony, a w tym wypadku zapewne z prawej. Tak, z prawej strony tutaj jest. Także jest to również rzecz, moim zdaniem, na bardzo duży plus. No i teraz tak. Ta kanapa dodatkowo jest przesuwna. Tutaj mamy możliwość złapania i przesunięcia. Ciężko mi będzie to jedną ręką, kiedy drugą trzymam kamerę. Jest to, szczerze powiedziawszy, muszę ją odłożyć. I maksymalnie możemy odsunąć ten fotel w ten sposób, co umożliwia jazdę już dziecku tylko i wyłącznie w foteliku, natomiast z tyłu robi się nam bardzo dużo miejsca. Zobaczcie, mamy tutaj także trzeci rząd siedzeń, tak jak powiedziałem, jest to wersja siedmioosobowa, natomiast te miejsca już sprawdzałem i są wyłącznie dla naprawdę małych dzieci. Zresztą zobaczcie, wsiądę na potrzeby tego testu tutaj jeszcze raz do tyłu i po pierwsze siedzę bardzo nisko, moje nogi są po prostu tutaj, moje kolana są na wysokości praktycznie mojej klatki piersiowej, a nad głową nie mam w ogóle miejsca, po prostu nawet nie jestem w stanie się wyprostować. Myślę, że wielką atrakcją dla dzieci będą tutaj te małe okna, można poczuć się tutaj jak w jakiejś bazie tudzież bunkrze, a z tyłu obserwować to, co dzieje się za nami. Na plus jest to, że zobaczcie, mamy tutaj wciąż jakieś miejsce na napoje i na inne
rzeczy. Także podróż w trzecim rzędzie siedzeń dla dzieciaków myślę, że może być nie lada zabawą i przygodą. I wciąż mamy tutaj możliwość obserwowania tego, co się dzieje nad pojazdem. Otwierany elektrycznie. No i co tutaj widzimy? Oczywiście tak, trzeci rząd siedzeń. Składamy sobie zagłówki. Wkładamy sobie te siedzenia. I uzyskujemy, proszę bardzo, taką oto ładną powierzchnię bagażową. Jest ona naprawdę bardzo duża, bardzo ustawna. Niemniej jednak na pewno mniejsza niż w wersji pięcioosobowej. Tutaj możemy sobie podnieść taką maskownicę. Pod nią znajduje się roleta, którą montujemy tutaj i wtedy ta przestrzeń bagażowa jest całkowicie zasłonięta. Natomiast mamy możliwość także całkowitego złożenia tutaj tych siedzeń za pomocą chociażby tutaj tych rączek. I zobaczcie, jeszcze otworzymy drzwi. Dociskamy w dół. Słyszymy takie charakterystyczne kliknięcie. I teraz, słuchajcie, zobaczcie, jaka jest przestrzeń. No płaska to ona nie jest, ale jest prawie płaska. No tutaj można już śmiało przewozić jakieś duże paczki z IKEA, meble i inne przedmioty o długości powiedzmy 1,80 m, tak na pierwszy rzut oka. No specjalnie się tutaj nawet położyłem, powiem Wam szczerze, mam 1,80 m i wydaje mi się, że mógłbym tutaj nawet śmiało spać. Trzeba byłoby tutaj tylko wyłożyć jakiś materac, także paczki o długości 1,80 m spokojnie tutaj przewieziemy. Można także awaryjnie się przespać. Także pod tym względem Seat Tarraco jest naprawdę bardzo funkcjonalnym i bardzo praktycznym samochodem. Od czego chciałbym zacząć? Od tego, że Seat, tak jak mówiłem już w sumie w jedną stronę, zawsze kojarzy mi się z marką, która stawia na wrażenia z jazdy. No i w tym akurat modelu jest trochę inaczej. Seaty miały zawsze to do siebie, że były takimi autami, które sportowo się prowadziły. Może sportowo jest to zbyt dużo powiedziane, aczkolwiek wiecie, o co mi chodzi. Były takie już bardziej sportowo nastrojone niż Volkswagen, niż Skoda. Natomiast w tym modelu jest trochę inaczej. Samochód po prostu waży swoje. Jest wysoki, jest wielki, jest długi i nie prowadzi się już tak fajnie jak mniejsze po prostu modele. No jest skonfigurowany, jest zestrojony tak typowo właśnie dla samochodu rodzinnego, tak? Jest to duży SUV, wygodny, przestronny, z wieloma systemami bezpieczeństwa, dobrym wyciszeniem kabiny, ma fajne audio, naprawdę, słuchajcie, w tej klasie jest to, uważam, jedno z lepszych systemów audio, jakie możemy dostać w tych pieniądzach. Odtwórzcie sobie naprawdę muzykę z YouTube'a, jakąś Waszą ulubioną piosenkę i powiem Wam szczerze, że ja naprawdę byłem zaskoczony, bo spodziewałem się gorszych basów, gorszego dźwięku, gorszej jakości, natomiast uzyskałem bardzo naprawdę fajną jakość dźwięku i naprawdę przyjemnie słuchało mi się muzyki podczas tutaj całego okresu, w którym miałem możliwość przetestować dla Was ten samochód. No samochodem przejechałem niedużo, bo zobaczcie, 179 km. Na tym dystansie auto zużyło 8,2 litra. To nie jest słaby wynik. Jak na jednostkę benzynową, 1,5 o mocy 150 koni, no i oczywiście o takich gabarytach, bo samochód jest, no jednak jakby nie patrzeć, wielki. Co mogę jeszcze powiedzieć? Za chwilę sprawdzimy sobie zużycie paliwa, bo będziemy mieli płaski odcinek drogi. Także już teraz ustawimy sobie prędkość na 94 km na godzinę, co będzie dawało nam rzeczywistą prędkość na poziomie 90 km. Tak, z tego co pamiętam, było w Seatach, że 94 to jest takie realne 90.
No i zobaczymy, ile ten samochód pali. Ale żeby to zobaczyć, musimy zmienić tutaj ekran na zużycie paliwa. Teraz mamy pod górkę, więc pokazuję, nie wiem, czy widzicie, mam nadzieję, że widzicie, pokazuję komputer 8,8. Nawet sobie dam jeszcze wyżej tą kierownicę, co dla mnie jest totalnie niewygodne, ale okej. Czego nie robi się, żebyście to widzieli. Teoretycznie jedziemy po płaskim odcinku, natomiast ja wiem, że to jest jeszcze minimalnie pod górę, więc te zużycie paliwa jest zawyżone. W tamtym kierunku, jak jechałem, sprawdzałem, przy 90 okolice 5 litrów, 5,5 litra, takiej wartości możemy się spodziewać. To nie jest zły wynik, jest to, uważam, naprawdę rewelacyjny wynik, zważając na to, jak dużym samochodem jest Seat Tarraco. Natomiast zwiększmy sobie teraz prędkość do 124 km na godzinę i zobaczymy, ile pali Seat przy tej prędkości. Jeżeli się nam oczywiście to uda, bo ruch w tę stronę jest naprawdę spory. W przeciwnym kierunku tych samochodów jechało zdecydowanie mniej i miałem jakby lepszy podgląd na to, jak wyglądało to zużycie paliwa. Ok, jedziemy teraz po płaskim odcinku i uwaga, 7,5 litra. Taki wynik. Tak wynik wygląda w tą stronę, 7,5, 8 litrów, no w tamtą stronę wyszło 8 litrów, ja bardziej bym tutaj właśnie celował w ten wynik 8 litrów i teraz uwaga, 144, jeszcze może nam się uda, chociaż nie, bo tutaj te Audi jedzie wolno, a nas spowalnia aktywny tempomat, który nie pozwoli nam przyspieszyć. Teraz dodam gazu na maksa, żeby się jak najszybciej rozpędzić. No i dobra, nie uda nam się to, natomiast przy 140 km na godzinę w tamtym kierunku, czyli w kierunku Legnicy, mieliśmy zużycie paliwa na poziomie 9,5–10 litrów. To tak, takie widełki, tak? Bo zawsze zużycie paliwa sprawdzałem na po prostu właśnie w tym odcinku z dystansu 3 km. Wtedy miałem naprawdę fajny podgląd. I teraz moja uwaga, jak przy 90 km na godzinę było cicho, przy 120 km na godzinę było cicho, tak przy 140 km w tę stronę jest już naprawdę głośno. Wydaje mi się, że wynika to z tej racji, że po prostu jedziemy pod wiatr. W tamtym kierunku było naprawdę cicho, jechaliśmy z wiatrem, w tym kierunku jest już głośno, więc wygłuszenie kabiny jest typowe dla segmentu dużych SUV-ów, bo to już jest naprawdę duży samochód, trzeba przyznać. Te auto jest naprawdę niewiele krótsze od Volkswagena Touarega najnowszej generacji, co daje jakieś tam wyobrażenie, jak duży jest ten samochód. Na szerokość jest co prawda węższy, ale ogólnie bryła samochodu jest mniej więcej tych samych rozmiarów. A propos, mamy nowego Touarega po przeciwnej stronie pasa ruchu. Także reasumując ten test, uważam, że dla rodziny ten samochód jest naprawdę świetny. Bardzo dużo już oferuje w wersji podstawowej. Przypomnę, wyświetlacz, który możemy sobie tutaj regulować. 7 poduszek powietrznych, tempomat w standardzie, światła w pełni LED-owe również w standardzie, system bezkluczykowy także w standardzie. Także ja uważam, że naprawdę jest to bardzo fajny wybór i za te pieniążki myślę, że warto rozważyć zakup Seata Tarraco. Tymczasem od uruchomienia mamy 9 litrów. W tamtym kierunku jechałem spokojniej. Zużycie wyniosło 8 litrów, z tym, że nie jechałem tylko po drodze ekspresowej, ale i 5-kilometrowy odcinek tutaj z Lubina do Krzeczyna Wielkiego. Tymczasem ja już zjeżdżam w kierunku Lubina. Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego testu. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zadawajcie je w komentarzach. No i tyle. Dzielcie się swoimi uwagami, sugestiami na temat Seata Tarraco, a także innych aut, które z nim konkurują. Trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Na razie. Cześć.